Możemy? Kameruje się? Szczęść Boże, witajcie kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejsze słowo, którym się modlę, to Łazarz. Zanim o Łazarzu, to chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej inicjatywie, w którą zaangażowaliśmy się jako Profeto. Nie wiem, czy wiecie, ale nasz ojciec założyciel, ojciec Leon Jan Deon, to był wielki społecznik. To był człowiek, który w XIX wieku na przykład zakładał duszpasterstwo wśród pracowników fabryk, czy też próbował duszpasterzować i formować przedsiębiorców. Zajmował się młodymi, których rodzice byli w fabrykach. To był wielki społecznik i od początku tej pandemii jakoś w moim sercu było wielkie pragnienie, by sercanie, którzy mają misję społeczną, a którzy są fundatorami profeto.pl i wydawcami naszych mediów, byśmy się mogli jako sercanie i jako profeto społecznie zaangażować. I udało się, słuchajcie, dzięki pomysłowi wykorzystania naszej platformy do stron parafialnych, parafia24info. I dzięki pomysłom nowosądeckich informatyków, programistów, którzy brali udział też w tworzeniu tej platformy, stworzyliśmy miejsce, gdzie najmniejsze, małe, ale też i te większe, lokalne sklepy, sklepiki, gospodarstwa rolne z różnym asortymentem mogą się rejestrować i dzięki temu możemy na tej platformie zrobić sobie zakupy i odebrać już spakowany koszyk w sklepie. Chyba że sklep ma dowóz, to też nam przywiezie. Stąd nie transmitujemy wirusa, nie spotykamy się w sklepie, nie chodzimy między sobą, ograniczamy ten kontakt, by być bezpiecznym, by zostać w domu. Więc zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wejdźcie sobie na platformę zakupyuswoich.pl i jeśli nie ma tam Waszych spożywczych czy wielobranżowych sklepów czy gospodarstw, a może sami takie prowadzicie, to dodajcie ten sklep albo idźcie do tego sklepu i powiedzcie im o tym. Dzięki temu nie będziecie musieli wychodzić z domu, żeby zrobić zakupy. I dzięki temu ograniczymy transmisję wirusa. Wszystko jest za darmo. Myśmy oddali to, co mieliśmy. Cały ten produkt, jakim była platforma do stron parafialnych, na który kiedyś wydaliśmy mnóstwo pieniędzy. Dzisiaj oddaliśmy zupełnie po prostu, by to służyło. Chcąc się właśnie włączyć społecznie, nie tylko przez głoszenie słowa, ale społecznie w tę działalność. Więc bardzo, bardzo Was zachęcam. Udostępniajcie, informujcie ludzi, także tych, którzy, czy przede wszystkim właścicieli sklepów, bo tylko to ma sens wtedy, jeśli te sklepy się tam pojawią. Zakupy u swoich. A teraz już, kochani, do Łazarza. Niedawno w komentarzach gdzieś przeczytałem pod jednym z filmów jedno słowo, chyba kiedy Ewangelia, w któryś dzień Wielkiego Postu mówiła, Pan Jezus opowiadał tę przypowieść o Łazarzu i bogaczu. Czy Łazarz, ten, którego Jezus wskrzesił, i ten Łazarz z tej Jezusowej opowieści, czy mają coś ze sobą wspólnego? No i oczywiście, kochani, nie mają nic wspólnego, tyle że to jest to Łazarz, którego Jezus wskrzesił, to jest postać historyczna, a Łazarz i bogacz to przypowieść, którą Jezus opowiedział. Ale słuchajcie, w ogóle, kiedy weźmiemy to imię Łazarz, to mamy przeciekawą sytuację w Nowym Testamencie, ponieważ słowo Łazarz w Nowym Testamencie występuje tylko i wyłącznie w Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Jana. W Ewangelii Łukasza, słuchajcie, 4 razy, no i to 4 razy w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Nie występuje w ogóle w żadnym innym miejscu Ewangelii Łukasza. A drugie miejsce jest Ewangelia Jana i w pierwszej kolejności 7 razy występuje to imię Łazarz przy wskrzeszeniu Łazarza, kiedy Jezus wskrzesza Łazarza, to jego imię pada 7 razy. No i w dzisiejszej Ewangelii, kiedy jego imię pada, no w tym fragmencie liturgicznym 3 razy, ale w całym fragmencie 4 razy. Łazarz, kochani, wydaje się, że jest więc takim imieniem, za które mogę po prostu podłożyć swoje. Jeśli papież Franciszek na Niedzielę Palmową i Światowe Dni Młodzieży, oczywiście takie zdalne i online w diecezjach,
i jako program na drogę do Lizbony 2022 dał do rozważenia Ewangelię o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain, po to, by skoro nie ma imienia tego młodzieńca, to by pod tego młodzieńca każdy to swoje imię podłożył. To tak samo wydaje się być z Łazarzem, gdzie on praktycznie nie występuje, ale występuje w takich momentach, że aż się prosi, żeby swoje imię podłożyć zamiast Łazarza. Bo słuchajcie, Łazarz to ten, który chociaż umarł, to i został wskrzeszony. Łazarz to ten, którego Jezus kocha. Łazarz to ten, który jest gospodarzem domu, który go gości. Łazarz to ten, z którym Jezus się przyjaźni. Łazarz to ten, który został wskrzeszony, chociaż już cuchnął. Łazarz to także ten, którego Żydzi chcieli zabić z powodu przyjaźni z Jezusem. Ale Łazarz to także ten, nad którym Jezus płacze, zapłakał. I Żydzi mówią o to, jak go miłował. To jest Łazarz. Jeśli weźmiemy Łazarza z przypowieści o bogaczu i biedaku, no to ja jestem tym biedakiem. To ja leżę u bram. To moje rany liżą psy. To ja w końcu dzięki Bożej łasce spoczywam w ramionach samego Boga. Łazarz to ja. Łazarz w Ewangelii Łukasza jest po to, żebym swoje imię mógł za jego imię podłożyć. Zachęcam was z całego serca do tego, kochani, byśmy na początku tego wielkiego tygodnia za imię Łazarz podstawili swoje i tak wyruszyli w tę ostatnią Jezusową podróż. I niech na tę podróż nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem.